Cześć, witajcie na moim kanale. Słuchajcie, przede wszystkim zapraszam do subskrybowania kanału. Coś tam zawsze nowego się może dowiecie. Dzisiaj, słuchajcie, taki bardzo nietypowy temat. Otóż syn robi na konkurs różaniec. No i kurczę, chciałem się podzielić z wami taką informacją, z czego można zrobić, z czego bynajmniej my wykonujemy. Jak na razie nie widać takiego, żeby ktoś taki pomysł miał. Słuchajcie, z czego robimy? Wszystko robimy z czapeczek żołędzi. Ja wam zaraz pokażę, jak już wygląda wstępnie częściowo wykonany. Tu mamy czapeczki, tylko przede wszystkim, słuchajcie, czapeczki wiadomo, że muszą być równe, dobrane. Wiadomo, musi mieć to ręce i nogi. Co do tego będziemy potrzebowali? Potrzebujemy na pewno czapeczki, które już wiecie. Do tego będziemy potrzebowali drucik, dowolny drucik, tak jak je użyjecie, taki będzie, byle żeby był taki średnio twardy, żeby łatwo wam było wyginać. No i kurczę, do tego oczywiście klej, prawda? No i tak, słuchajcie, tak jak obiecałem, pokażę wam, jak już mniej więcej wygląda wstępnie wykonany. Zobaczcie, to są tutaj nasze dziesiątki. Co prawda na nagraniu tego widać może nie będzie dokładnie. Natomiast słuchajcie co. To są czapeczki, które są połączone drucikami pracującymi na ogniwkach. Tak jak widzicie, ogniwka sobie pracują. Każde jedno jest elastyczne. I czapeczki są oczywiście ze sobą posklejane. Dlatego bardzo ważne jest to, żebyście te czapeczki sobie dobierali mniej więcej, kurczę, no tej samej wielkości, prawda? O, tak to, słuchajcie, wygląda. Tu już mamy 4 dziesiątki. No i jeszcze oprócz tego, co wam pokażę, co mamy już przygotowane. O, tu gdzie miejsce jest na środku, proszę bardzo. Tak to może teraz to będzie wyglądało, widać. No ale wiadomo, jest to dopiero wstęp, no to trzeba będzie jak jeszcze solidnie podoklejać. Wszystko, słuchajcie, łączone jest z drucikami, żeby to było usztywnione. No i teraz, słuchajcie, jak to robimy? Ja już tu przygotowanych mam parę drucików, co by waszego czasu nie zatruwać. Przede wszystkim bardzo ważna jest rzecz taka, słuchajcie, robimy sobie druciki, przygotowujemy, żeby nam było łatwiej, ale naróbcie sobie najpierw drucików takich. Dlaczego? Dlatego, że słuchajcie, one muszą mieć równe odległości. Jeżeli ma różaniec ładnie wyglądać, te dziesiątki mają być równe, to słuchajcie, te odległości też pasowałoby, żeby były równe. No i teraz podzielę się z wami, jak to sobie zrobić. Przede wszystkim rzecz jest jaka. Do tego potrzebujemy kleszczyki. Ja mam tego typu, malutkie takie, bardzo wygodne. No i tak, jak mamy wyprostowany drucik, widzicie, tu jest wyprostowany drucik, łapiemy go na końcu i takim ruchem okrężnym zawijamy oczko, wyciągamy. O, widzicie? O, teraz tu jest oczko wykonane, prawda? Jak mamy już oczko zrobione, to do pierwszego wzornika, który sobie zrobimy drucik, obcinamy i w ten sposób powstają właśnie takie druciki. I ważne jest, żeby, mówię, te odległości między sobą były takie same. Oczko wiadomo podobne, nie, zaś nigdy się pewnie nie uda zrobić takie samo. No, być może przy staraniu, nie? Tak to właśnie wygląda. Tak, mamy oczka. Natomiast słuchajcie co, w międzyczasie co sobie zrobię, słuchajcie, zrobię sobie krzyżyk. Krzyżyk wykonamy z takich mniejszych czapeczek. Pokażę mniej więcej, jak to robię. Dlaczego robię to teraz? Dlatego, żeby po prostu on sobie mógł ten klej wyschnąć, tylko pasowałoby, żebyśmy mieli takie czapeczki podobierane mniej więcej wielkościowo. Pod
usuwamy je do siebie, bo inaczej klej, słuchajcie, nam nie zwiąże. Bo klej nie wiąże powietrza, tylko materiał. Mamy. Myślę, że mamy i otwieramy nasz klej. I malutkimi kropelkami zaklejamy łączenie. Dobra. No i w ten sposób, słuchajcie, zostawiamy to coś, bo wiadomo, że to musi wyschnąć. Nie ruszamy póki na razie. Musimy poczekać. Wstępnie wiadomo, że one już się gdzieś tam między sobą trzymać za chwilę będą, ale niemniej jednak potrzebujemy chwilkę, żeby one sobie... Tego kleju też nie lejcie dużo, bo wam wyleci gdzieś tam na tackę czy na cokolwiek. Dobra, zostawiamy. No i co, bierzemy się, słuchajcie, dalej za cięcie trucików, nie? Bo nasz wzorniczek jest tu, a trucików mamy 6, 7, no czyli jak na dziesiątkę to i tak jeszcze za mało. Wykonamy sobie truciki. Oczko następne. No i oczywiście cięcie, nie? Starajcie się mniej więcej od jednego wzornika, drucika, który z waszym wzornikiem odcinać. Bo czasem może się okazać tak, że robicie o milimetr większe te druciki, dłuższe. No i później na końcu wyjdzie, że kurczę, na 10 ma być centymetr różnicy. Dlatego według pierwszego wzornika, którego odkładamy zawsze gdzieś tam na bok, robimy, żeby się nie okazało później, że z 9-ośmy robili, który był już o wiele dłuższy, nie? A tak to wszystkie wiadomo, że będą miały tą samą mniej więcej długość. Zawijamy oczko. Odcinamy. Już ich mniej więcej mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tu jest dziewiąty. Możecie sobie użyć kleszczyków do obcinania tego typu, będzie wam o wiele łatwiej, jeśli macie. No i dobra, słuchajcie, co teraz z tym zrobić, nie? Mamy pocięte druciki, krzyżyk, jak tam nasz krzyżyk się ma, no już prawie, ale jeszcze gdzieś tam się przyłapał. No i jeszcze klej musi wyschnąć. Każdy jeden, słuchajcie, drucik mamy taką pałeczkę, nie? O, tu teraz widzicie. Mamy taką pałeczkę. I teraz jest bardzo ważne co? Jeżeli to, słuchajcie, ma tworzyć nasze dziesiątki, te druciki mają być połączone, to pasowałoby, tak jak tu widzicie, wszystkie czapeczki są w jedną stronę skierowane. Nie jest tak, że jest jedna na prawo, druga na lewo. O, mniej więcej one, słuchajcie, są jednakowo ustawione. Jest to bardzo ważne, bo to jest kwestia wizualna. No i tak, żeby tak zrobić, co będziecie potrzebowali? Wygiąć nasze oczko
względem tego oczka, które jest wygięte, o 90 stopni. Czyli jeżeli to mamy w ten sposób wygięte, to drugie ma być przekręcone. Ja już Wam pokażę. Widzicie? Tak łapię oczko. O. Na końcu i zawijam, tylko że już niepełne oczko, bo wiadomo, że ogniwko musimy zamknąć. O, w ten sposób, słuchajcie, robimy. O, teraz to widać. Czyli przekręcone o 90 stopni. I oczywiście ogniwko jest otwarte. Po to, żeby się dało zrobić o coś takiego. Zaczepić drugie. O, dokładnie. Dzisiaj jest zaczepione jedno z drugim i później to zagniatamy. O, i w ten sposób już mamy połączone ogniwko drucika, prawda? No teraz to może ja Wam pokażę, żebyście to widzieli. O. Tak to mniej więcej wygląda i wiadomo, że jest to rzecz, która jest ruchoma i nam nie ucieknie. No i kolejne, słuchajcie, 90 stopni. Zaginamy nasze kolejne ogniwko. Nie do końca. Zamknięte. Zamknięte będzie dopiero później. Ok. No i ogniwko jest zamknięte następne. No i widzicie, w ten sposób, o teraz to widzicie. W ten sposób tutaj już powstały nam, słuchajcie, z jednej dziesiątki już mamy 3. No ale tutaj jest dopiero, słuchajcie, 3, więc teraz musimy niestety robić dalej, nie? Za chwilę Wam pokażę, jak łączyć to, te czapeczki. No z tym już musicie się niestety troszkę pobawić. Także jeżeli dziecku pomagacie, to musicie przejąć tą rolę, dlatego że musicie do tego użyć ostrego noża. A czasem, żeby nie stało się jakieś coś niepotrzebnego. Oczko każde, pamiętajcie, doginamy dopiero później. Widzicie, ja już mam tutaj zrobione 4. Już mam 4, teraz następne. Tylko pamiętajcie, że nie zapomnijcie sobie o 90 stopni przestawienie. Wtedy te ogniwka wasze będą ładnie pracowały i nie będzie efektu, że one się klinują. Wiadomo, że to nie jest łańcuszek oryginalny. O. Ale myślę, że słuchajcie, będzie ładnie. W końcu to jest konkurs. Pamiętajcie, trzeba się postarać. Bo wiadomo, że syn mi tu pomagał. Na aktualną chwilę sobie robi lekcję. Więc ja pomogę jemu teraz. O. Patrzcie, w ten sposób zaczyna powstawać ten powoli łańcuszek. Nie wiem, czy to widać. Nie wiem, czy to widać. Myślę, że widać będzie. O. Ostatnie ogniwko mam zagniecione do końca. Ja sobie przeplatam już tu następne. No po prostu musimy zrobić całe wiązanie tego. I w ten sposób, słuchajcie, musicie wykonywać sobie całe. Nie wiem, czy ktoś z tego filmiku będzie korzystał, czy nie. Myślę, że słuchajcie, może ktoś tam skorzystać, jeżeli potrzebuje sobie zrobić, bo wierzcie mi, że naprawdę wygląda to bardzo ładnie. Tylko zdradzę Wam sekret, nie? Wy będziecie o tym wiedzieli, jeżeli oglądacie ten film. Jeżeli ktoś nie ogląda, to tego wiedział nie będzie. Każdą czapeczkę, słuchajcie, trzeba umyć, jeżeli znajdziecie. I przede wszystkim po umyciu bierzcie sobie olej, normalny, jadalny, i przelećcie szmatką. Jak się to ma? Ano ma się to tak, że słuchajcie, każda czapeczka jest ładna. Widzicie? Każda z tych czapeczek jest bardzo ładna, jest szkląca.
Dobra, zostały mi, słuchajcie, jeszcze tylko dwa ogniwka do zrobienia. Jesteśmy jeszcze raz dalej, ale jeszcze. Tu w ten sposób, słuchajcie, powinniśmy mieć już 9. Dokładnie. Tu mamy 10, natomiast nie będę z niego korzystał. Tylko zrobię sobie następny. Bo wzorniczek się jeszcze nam przyda. Do reszty. Wzorniczek odkładamy. No i dobra. Mamy, słuchajcie, 10. Jak mamy, słuchajcie, 10 wykonane, to pasowałoby. Ja już tu mam przygotowany. Zobaczcie, tu jest na 10 i to jest. Widzicie, potrzebujemy to jedno przejście, które jest, żeby było wiele dłuższe. Ja sobie robię mniej więcej 2 razy dłuższe, które w tym momencie sobie też zaczepię. Wiadomo, że tego zabraknąć na różańcu nie może. Ok, dobra. No i dobra. Mamy, słuchajcie, dychę zrobioną. No i tak. Nasz krzyżyk. Tam coś wyciekło, ale już będzie. No, zobaczcie. To jest nasz krzyżyk już wstępnie wykonany. O, teraz go widzicie. On jest ładnie sklejony. Odkładamy sobie go na bok. A w międzyczasie ja sobie, słuchajcie, ułożę czapeczki, bo co? Ten krzyżyk, słuchajcie, będziemy musieli zrobić tak, tylko pozamykać w drugiej stronie, żeby to miało ręce i nogi, żeby wyglądało ładnie. A ja sobie już tu przygotowuję. Dlatego warto jest sobie zrobić to wcześniej, żeby sobie po prostu to już ładnie schło. I to, co mówię, mniej więcej te same wielkości, żeby były. Okay. Dobra, podklejamy i on sobie już będzie leżał, będzie czekał na nas. Używajcie do tego jakieś podkładki. Ja używam, słuchajcie, metalowej z nierdzewki, dlatego że tego się klej bardzo czepiać nie chce. A jak użyjecie deseczki, to jest bardziej pewne, że się wam to przykleja. Będziecie potrzebowali informacji, jakim klejem to kleję, to wam udzielę. To jest klej, słuchajcie, do połączeń elastycznych. No i dobra, teraz, słuchajcie, robimy nasze 10.
teraz musimy, słuchajcie, co zrobić. Musimy zabrać mniej więcej te czapki. Nie zatrzymasz go i tak. Wielkościowo. Dobra, mamy dobrane, nie? No i teraz ja wam pokażę, co trzeba zrobić. W każdej czapeczce. Musimy w linii prostej, o tak. Idzie w linii prostej. Musimy zrobić wycięcia. Jak wy zrobicie, to zrobicie, nie? Ja wycięcia robię. Po co? Po to, żeby, słuchajcie, ten nasz drucik, który będziemy kleili, o, ładnie się nam schował. On musi się nam schować. No i słuchajcie, co ja robię. Już wam pokażę. Przykładam. Czapeczka założona. Chwilkę musimy poczekać. O, widzicie? O, teraz będziecie widzieli. Nasza czapeczka już jest jedna. Widzicie, macie już pozamykane. I tak praktycznie rzecz biorąc robimy wszystkie. Dobra, słuchajcie, nie będę teraz zatruwał waszego czasu. Bo wiecie już, jak to sklejamy. Biorę się za dobieranie, za wycinanie wszystkich czapek i co? Jak posklejam wszystkie, to wam pokażę dalej. Dobra, dobieram czapeczki, wycinam dołki i spotykam się za chwilę. No i dobra, słuchajcie. Mamy już skończoną dziesiąteczkę, proszę bardzo. Nie wiem, jak to wygląda na nagraniu. W każdym bądź razie tak to wygląda w rzeczywistości. Jest to połączone i tak dalej. Słuchajcie, w międzyczasie, jak klej mi sech, pozwoliłem sobie do krzyżyka. O, tu jest ten krzyżyk. Zrobić, słuchajcie, mocowanie tego drucika, bo pamiętajcie, to nie żapeczki tutaj będą się trzymały między sobą, tylko bardzo ważną rzecz gra tutaj nasz drucik, bo wiecie, drucik jest połączeniem. To na nim cała zawieszka się tutaj spiera. No i my, jak mając już posklejane obydwie części, po prostu za chwilę to zakleję. Ale nie zaklejałem, żeby wam pokazać mniej więcej. W każdym razie po sklejeniu będzie to tak wyglądało. O, teraz to widzicie z zawieszką. Wtedy już będzie to krzyżyk. No i w międzyczasie nie chciałem waszego czasu zatruwać. Przygotowałem sobie już połączenie tutaj krzyżyka. No także, słuchajcie, prawie jestem już bliżej, jak dalej. Dobra, wiecie, jak łączyć ruciki, wiecie, jak sklejać czapeczki. Ja biorę się za sklejenie krzyżyka. I jak już poskładam wszystko do kupy, to posklejam w całości, bo wiadomo, że krzyżyk też będzie chwilkę potrzebował. To już wam pokażę, jak on wygląda w całości. Także myślę, szkoda zatruwać wam czasu. Także biorę się za klejenie i spotykamy się za chwilkę. Do zobaczenia. No i spotykamy się już na końcu, tak jak wam obiecałem. Pokażę wam tak, jak to wygląda. Wow.
No, także słuchajcie, jak filmik się komuś przydał, poproszę łapeczkę w górę. Jeżeli widzicie, że ktoś ma taki zrobiony, to jest bardziej jak pewne, że skopiował to, co my wykonaliśmy. Także już macie przekonanie, jak można zrobić. Także jeszcze raz łapeczka w górę, dziękuję z góry. No i do zobaczenia, cześć.